Was w dalszym odcinku. Jak widzicie, jedziemy sobie ze sprzętem należówka. W końcu ma odpowiedni ciągnik do tego, jest to John Deere 1950. Równamy to pole. O, jeździmy do lewej strony, żeby to wyrównać. Całkiem ładnie inaczej wygląda. Co prawda jest miejscami mokro, napęd robi swoje, ale robi robotę fez, nie? Naprawdę powiem wam, ten napęd, coś pięknego jest w tym ciągniku, nie? No i cóż, chciałbym wam powiedzieć, fajny nabytek, co? 30 w końcu sobie odpocznie. 30 sobie w końcu odpocznie. Robimy tu pole tą talerzówką, bo to była podorywka. Moje pole jest. Padamy dalej. O. I ruła. Tu jest mokro, to się kopie. Ale równa, ale się równa i idzie, nie? Trzeba tak ustawić, żeby skiwa szła, żeby się nie zapychało do to, bo się pieroństwo zapycha, bo tu gliniaste pole jest. Niestety i to robi swoje, nie? Można dopuścić do tego, żeby się to zapchało. O. Jak się zapycha, to trzyma ta gleba i jest niedobrze. Zobaczcie, co się dzieje z tyłu tam. Zaraz się to odetka. O. Bo tu mokro jest, kurde, no popadało we wtorek i to już któryś tam dzień z rzędu, gdzie to schnie, a i tak nie chce to wyschnąć i jest bida, nie? No. Piękna sprawa ten ciągniczek jest, naprawdę powiem wam, że 3 cylinderki turbo, jeszcze mniej pali od 60, a robotę robi niebo a ziemia, nie? Ten napęd, te duże koła z przodu, to jest coś pięknego. Idziemy. Zobaczcie, jak pięknie to równa. Kurde. Prima sort, jakby ktoś to powiedział. Trochę wyżej siadamy. I idziemy niżej. O, zobaczcie. To jest mokro. Czuję, że się już kopę. Także no mokro, ale za to jak równa. Idziesz maleńki, idziesz, zobacz. Coś pięknego. Czuję tej talerzówki po górę. Co tak jedzie, bo se jedzie. Jemu to by zapiął 2,5 metra na wale rurowym taką talerzówkę, na przykład powiedzmy akromaszu i by sobie jechał. Czy 2,2 metra nawet i wtedy to by robiło robotę piękną, nie? Widzicie, woda tu stoi. No, mokre pole niestety, nie? I dlatego to tak robi robotę. Ale nic nie, silnik nawet nie odczuwa tego, nie? Dobra. Pięknie, mamy to. Przejazd. I jedziemy następny. Do lewej strony będziemy uprawiać. Zobaczcie, tu woda jest. Tu jest woda i tu będziemy wjeżdżać, nie?
zobaczcie coś, co robi napęd, nie? Co robi napęd? Ja tu wchodzę w wodę, bagno, gdzie już 30 bym leżał. Nawet bym nawet się nie podejmował, próby bym nawet nie robił, żeby tu wjechać. A tym sprzętem idzie jak wściekły, nie? O, zobaczcie, piękna robota. Stryk, stryk. Idzie. Jedziemy, mówię, do lewej strony, żeby to uprawić. Ale zobaczcie to, jak fajnie to równo wygląda, nie? Przydałaby się ciężka brona, jeszcze by się przydała. Ale kurczę, no niestety nie ma. No to jest talerzówka, dlatego talerzówką tu rybiemy. Tu ciężką broną by to wyrównał fajnie, nie? Ciężką broną by to wyrównał fajnie. Piękny idzie. O. Tu idziemy w samą ziemię. By to wyrównać ten dół tutaj. Potem przejedziemy jeszcze raz najwyżej. Mateusz zbiera ugor, a my tu, a ja tu siedziałam, przyjechałem, bo nowy nabytek przyjechał, mówię, jadę, będziemy testować na nowym polu. Także idzie, talerzówka została przy siatku, odpięta została, mówię, jadę działać, testować. Zobaczymy, jak to będzie szło. No i powiem wam, że coś pięknego. Napęd spięty i nie ma bata, że ma nie uciągnąć. Ona ma iść. O, zobaczcie. Mówię, nie ma bata, żeby nie ciągnęło, nie? Coś pięknego. Jedziemy sobie tu, no to uprawiane, żeby to wyrównać to po podorywce. Trochę trzeba wyżej, bo talerzówka się topi, żeby nam się nie odkleiła. Przejedziemy wyżej i rura w pole dalej. Dobra, widzimy się później troszkę. Ja no to robię tu poprzeczkę, bo tu jest takie bagno. Chcę je wyrównać jeszcze i tak to się ładnie równa na poprzeczce. Będzie tu fajnie równo, bo jak się jedzie do góry, to się kolejne robią, tak to się tą ziemię, talerzówka ściąga i tą wodę tutaj, co tu jest, zaraz zobaczycie. No. Widzicie, jaka tu woda jest. No jeszcze to wyrównamy na koniec. Rura. No, widzicie? Ziemię ściąga. No. Ładnie tu wyrówna ten dół, bo tu był najgorszy. Najgorsze kolejne zawsze były. Tak to się wyrówna. O. Ściągniemy trochę tą ziemię. To prawda, zabawa w błotku to jest już trochę, bo to już podchodzi pod zabawę w błotku. Ale za to będzie fajnie wyrównane, nie? To będzie fajnie wyrównane. Jeszcze tu jeden raz przejedziemy. Przejedziemy tu jeszcze jeden raz. O, widzicie? I to idzie. I to idzie bardzo, bardzo fajnie. No fajnie się po prostu równo, nie? O. Ale tym sprzętem praca to jest kurde. W końcu normalny sprzęt do roboty. Tu napędem. No przodek wam powiem, że taką robotę tu robi ten przód. Niebo, a ziemia. Zresztą tu są duże koła. Duże koła, które naprawdę robią tą robotę. I wjeżdżamy w ten dół. Tylko tu wyrównamy jeszcze. O. Wspomaganie chodzi tak jak w ciapku, albo nawet lżej. Puszczaj, zobaczcie, coś pięknego.
No. I idzie. Teraz to będzie schło fajnie. To będzie schło, bo ziemia jest fajnie zruszona. Będzie całkiem inna bajka. O. No i jest. Teraz to zrobię sobie zdjęcie jeszcze tego. Pięknie. No i tak. Sprzęt tak naprawdę jest nie mój, tylko wuja Daniela. I tutaj leżuje. Piękna sprawa mieć takiego. O, nie będę tu wjeżdżał w błoto, tylko wjadę tam wyżej. Piękna sprawa takim sprzętem robić. Przydałby się taki na rolnikowo na pewno, bo to jest przedni napęd, a po prostu inna liga, nie? Po prostu jest inna liga, bo widzicie, co się dzieje w takim bagienku i to idzie i problemu nie ma, żeby się uciągnęło. Po prostu to jest przewaga przedniego napędu, nie? Po prostu przewaga przedniego napędu i dlatego tak to pięknie idzie. Dobra. Zawrotkę tu zrobimy. Zawrotkę tu zrobimy i to wyrównam jeszcze. Rewersik jest pod ręką. Rewersik jest pod ręką. Rewersik jest pod ręką, pracuje się kurna wyśmienicie tym sprzętem, nie? Dobra, i jedziemy w tą górkę. Jedziemy w tą górkę. Jeszcze ją przeciągnąć, wyrównać ładnie do końca, żeby to było równiutko jak należy. Talerzówka z tym ciągnikiem, no to mało temu ciągnikowi tą talerzówką, wiadomo, bo to mogłoby być już dwa, taka talerzówka mogła być 2 metra przynajmniej i wtedy by to fajnie robiło robotę. Więc sobie to ściągnę do boku. O, ściągnę sobie to do boku tutaj, żeby już nie wjeżdżać, to udależowane obija się, ale to nie robi problemu. O. Stachu dzwonił. Dobra, lecimy dalej z tematem. Staszko dzwonił. Będę jechał tam dozbierać mu tę resztkę, bo już Stachu ta druga zmiana idzie, a jutro ma napadać i spartoli robotę. No a chcemy, żeby to było zrobione po prostu po ludzku, nie? No, ja to już kończę, jadę ostatni przejazd do góry. No. Wujowi wyślę tylko fotę. Gdzie jest? Wyślę mu, żeby się zobaczył. Żeby się zobaczył, jak to ładnie się zrobiło. Będzie w szoku. Idziesz, maleńki, idzie. No i teraz ostatni przejazd tutaj i bajra. Chyba nic. Dobry. Jedziemy.
pięknie płynie ten ciągniczek. Coś bajka jest normalnie. I to jedzie, a nie tak jak 60. O kurwa, ale że mu wrócił asfalt. I to jedzie. To dosłownie jedzie. Tym to można zapierdzielać. O, mama zaczyści samochód u siebie. Staliśmy i zjeżdżamy. No i tak, proszę państwa, po robocie jadę zaraz do domu zjeść, a potem do Mateusza muszę skoczyć, jeszcze tam to zbiorę i będzie po robocie. Schodzi ze zbieraniem, także no. Reksio stoi sobie. No nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował przejechać, ale ta talerzówka to nic nie robi. Bez... Jak nie prysnę tego, to muszę to prysnąć, bo to dużo peżu jest bardzo i to robi robotę, nie? Mówię, jeden przejazd sobie zrobię taki doświadczalny, zobaczę jak to wyjdzie, ale nie ma sensu się to pchać talerzowaniem póki co. Nie ma się co póki sensu pchać, bo nie robi tak jak należy. Tam była ściernia niska i nie było kwasku. U mnie to się całkiem inaczej robiło, nie? No ale sam fakt, że tym ciągnikiem jakbym robił, to jest po prostu niebo a ziemia, nie? Widzicie, tu jest stanowisko po ziemniakach. Ja nieraz nie było pryskane i strasznie dużo peżu tu jest, nie? Strasznie dużo peżu i tak. Szkoda robi, żeby to jeździć. Wjeżdżam do bazy. Patrz się trochę wyrówna. Cyknę zdjęcie na miniaturkę. Na odcinek wam jeszcze. Zabawka jest niesamowita. O. Dobra. Idę zjeżdżam, bo już jest późno. Opa. Siedzonko wygodne, klima wieje. Maszyna. Tu już talerzowałem, to nie będę talerzował, także i rura. Dobra, kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj. Tylko zaparkuję tu talerzówę. Halo? Temat... skończyłem właśnie talerzować. A co? No słucham cię. Wciągnąć? Ale ciągnikiem, żeby podjechać. No dobra, no to ja kończę, skończyłem teraz talerzować, to podjadę. No, wiesz co, może być... za godzinę może być. Bo ja Stachowi miałem zbierać, wiesz co, miałem zbierać łąkę, nie? I ten... I... Która jest godzina teraz? 13:13. Nie wiem ile mi tam zejdzie, chyba że się umówimy po prostu na 16 i tyle. To umówimy się na... Dobra, nawet wcześniej może, 15 powiedział. Tak, tak. Tak. Dobra, no to ją
zobaczymy. Stryk. Stryk. No i co? Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, taki mieszany. John Deere 1950. No i co, ja kończę i widzimy się w następnym odcinku, nie? Pewnie coś będziemy działać z bijakową, także do zobaczenia. Trzymajcie się. Nara.